Jesteśmy w centralnym Wietnamie, w pięknym miasteczku Hoi An. Jeśli chcecie wiedzieć, co w środku Wietnamu robi pomnik Polaka, który widać za mną, zostańcie z nami. To wspaniałe miasteczko Hoi An zostało wybudowane między XVI a XVIII wiekiem. I przetrwało też wojnę wietnamską, którą w Wietnamie nazywa się wojną amerykańską. Następnie w latach 90. lokalne władze chciały zniszczyć te budynki, które widzicie tutaj za mną. Całą starą dzielnicę chcieli zrównać ziemią i wybudować nowe bloki mieszkalne. Ponieważ twierdzili, że te budynki są już brudne, stare i zagrzebione. A to pan Kazimierz Kwiatkowski sprzeciwił się temu zdecydowanie. Miał już wtedy jakby autorytet wśród władz. Zajmował się od 81 roku restauracją pobliskiego kompleksu świątyń w Myson. Sprawił, że ten kompleks w ogóle odzyskał świetność, więc posłuchali go i dzięki niemu nie zniszczyli, odnowili starówkę i teraz przyciągają setki tysięcy turystów. Tak jak zobaczycie pewnie na przebitkach, jest po prostu mnóstwo, no bo miasto jest po prostu piękne. Przepiękne. Także pan Kazimierz Kwiatkowski, którego pomnik widzieliście, przyczynił się do zachowania dziedzictwa kulturowego. Lokalni nazywają go Kazik i nasza i pani właśnie w hostelu. Ludzie go kojarzą, naprawdę go kojarzą. Tak. Wiedzą, że był Polakiem i właśnie mówią Kazik, oczywiście trochę z wietnamskim akcentem, ale wiedzą, że to był Polak i znają człowieka, więc znają tę historię, więc naprawdę super. Za mną widzicie najbardziej znany zabytek miasta. Uwaga! Jest to tak zwany most japoński. Został on wybudowany przez japońskich osadników, którzy mieszkali po drugiej stronie rzeki, po to, żeby połączyć ich dzielnicę z chińską dzielnicą. Most znany jest najbardziej z tego, że jest jedynym przykrytym mostem na świecie, który zawiera w sobie świątynię buddyjską. Na wygląd starówki Hoi An mają wpływ różne style architektoniczne. Za mną widzicie budynek, w którym można wyróżnić wiele elementów francuskiego stylu. Po pierwsze balkony, po drugie okiennice, po trzecie kolory tego budynku, czyli żółte malowanie na zewnątrz oraz niebieskie, zielone, w tym wypadku turkusowe dodatki. Przykład, idealny przykład chińskiego stylu. Oczywiście oprócz napisów, znaków. Charakterystyczne są chińskie dachówki oraz chińskie smoki na dachu. Ten dom jest świetnym przykładem stylu wietnamskiego. Ten akurat jest przerobiony na restaurację. Jest to tak zwany tube house, czyli dom tunelowy. Domy tego typu charakteryzują się bardzo wąskim frontem, ale bardzo długim wnętrzem środka. Zazwyczaj wewnątrz znajdowały się również jeden bądź nawet dwa dziedzińce. Tutaj mamy jeden akurat za drzwiami, wydzielony jako ogródek. Powoli zapada zmrok, a pewnie zauważyliście, że miasto obwieszone jest lampionami. To z powodu cyklicznego festiwalu, który wyznaczany jest według kalendarza księżycowego i odbywa się podczas pełni. W jego trakcie miasto jest po zmroku jeszcze bardziej gwarne niż w dzień, a na stoiskach można kupić lampiony i zobaczyć, jak są wytwarzane. Prachmisów, po prostu pięknie, pięknie. Niedaleko Hoi An, nad rzeką, leży maleńka wioska, która znana jest w całym środkowym Wietnamie z wyrobu najlepszej jakości ceramiki. Produkowane tu są cegły, dachówki, garnki, dzbanki, dzbanuszki, figurki, lampiony i wiele, wiele innych drobiazgów. I dziś postaramy się pokazać, jak przebiega proces wyrabiania tradycyjnych produktów z gliny. Najpierw na brzegu pobliskiej rzeki wydobywa się surowiec, czyli glinę. Później jest ona rozdrabniana i transportowana wąskimi uliczkami do warsztatów. Tam pracownik uruchamia ręczną maszynę i formuje pożądany kształt. Następnie delikatnie przenosi się przedmioty i zostawia na słońcu do wysuszenia, a w ostatnim kroku wypalania w piecu, do którego ogrzania wykorzystuje się szybko rosnący bambus.
W ten sposób pokrótce przebiega cały proces przygotowania wyrobów ceramicznych. Wydaje się to proste, czy jest naprawdę? Zaraz sprawdzimy. Wylosowaliśmy ochotnika, który spróbuje zrobić swój własny dzbanuszek. Znaleźliśmy miejsce, w którym możemy spróbować zrobić własny dzbanuszek, więc zaraz siadam i będę kręcić. Dzbanuszek gotowy, teraz będzie się wypalał i suszył. Za godzinę będzie gotowy, więc będę miała swój garnuszek. Godzinę później. Oto moje dzieło, nawet zrobiłam wzorek. Jestem bardzo dumna, tylko nie wiem co z nim zrobić, ponieważ pewnie w plecaku może ulec zniszczeniu. Zobaczymy, coś wymyślę. W każdym razie... W rzece łapie się też całkiem smaczne ryby. O tym, jak zjeść taką rybę pałęczkami, przeczytasz w naszej książce Zwrotnik Dzieborożca. Zapraszamy na stronę, link w opisie. Z uroczego Hoian pojechaliśmy kawałek na północ, do miejscowości Hue. Jak widzicie, jest już trochę zimniej, ale zwiedzamy. Dzisiaj będziemy zwiedzać miejsce, z którego najbardziej słynie Hue, czyli Stare Imperialne Miasto. I właśnie za mną widzicie główną bramę do tego miejsca. No i zapraszam! Miasto cesarskie dynastii Nguyen jest oddzielone od pozostałej części Hue szeroką fosą i murami. Wewnątrz zastajemy tylko fragmenty dawnej świetności, które nie zostały zniszczone podczas wojny wietnamskiej. Za mną widzicie bramę do jednej ze świątyń, która znajduje się na terenie Starego Imperialnego Miasta. Ta właśnie brama jest idealnym przykładem królewskiej architektury charakterystycznej dla miasta Hue. Jeśli chodzi o tą architekturę, o ten styl, to wyróżnić możemy kilka elementów typowych. Kolory. Niebieski, żółty i czerwony, który ewidentnie widać. Dodatkowo cztery święte zwierzęta. Smok, który charakteryzuje wiosnę, jednorożec, który charakteryzuje lato, żółw, który charakteryzuje jesień i feniks, który charakteryzuje zimę. Dodatkowo cztery święte symbole, czyli drzewo brzoskwiniowe, które widzimy na zewnętrznych filarach, częściach bramy, chryzantema i bambus. Wszystkie te symbole i zwierzęta można znaleźć właśnie na tej bramie. Tutaj zaraz na początku widać elegancko smoki. Przy bramie naszą uwagę przykuwa kilku ubranych w kolorowe stroje mężczyzn, więc zaczynamy ich śledzić. Na dziedzińcu przed jednym z pawilonów okazuje się, że to muzycy, więc korzystając z braku tłumów słuchamy tradycyjnej muzyki. Jedno z ważniejszych miejsc, które trzeba zobaczyć tu w Hue w Imperial City, to 9 urn z dynastii Nguyen. Każda z urn posiada na sobie 3 rzędy symboli, które są uznawane za symbole siły. Ta akurat waży 2,5 tony i tam plus 15 kilo. I wszystkie są mniej więcej w tej wadze, także olbrzymie, odlane z brązu urny. Po drugiej stronie świątyni znajduje się dokładnie taka sama brama i przy okazji tej bramy chciałam dodać, bo zapomniałam wcześniej powiedzieć, że jeszcze jedna charakterystyczna rzecz jest widoczna na tej bramie, to dachy, które są troszeczkę zakręcone na zewnątrz. Trochę to podobne jest do chińskich dachów, jak dla mnie. Cały kompleks nie jest wcale taki stary, jakby się mogło wydawać. Został założony w 1805 roku, natomiast bardzo ucierpiał podczas wojny. Liczne bombardowania i walki na tym terenie spowodowały, że właściwie całe miasto potrzebowało renowacji.
Najbardziej cierpiało to miejsce, czyli zakazane purpurowe miasto. Przed wojną na tym terenie, na terenie 10 hektarów, znajdowało się tak zwane miasto w mieście, do którego dostęp miał tylko cesarz, królowa, 9 konkubin cesarza i ich służące, i od czasu do czasu wpuszczani na teren tego miasta byli eunuchowie, którzy pomagali w codziennych pracach. Każdy mężczyzna poza cesarzem, który wszedł na teren tego miasta, był skazywany na śmierć. Ten przepięknie zdobiony budynek za mną to czytelnia i biblioteka cesarska. Niesamowicie wykonana, a dodatkowo z drugiej strony znajduje się mały stawik, taki dla relaksu dla cesarza. Super być jednak cesarzem. Zapada zmierzch, robi się jeszcze zimniej, więc na tym kończymy wizytę w cesarskim mieście w Hue. Następnego dnia na bardzo skrzypiących rowerach udajemy się za miasto. Naszym celem jest opuszczony aquapark. Do parku jako tako nie ma wejścia, jest strażnik, którego po prostu albo trzeba przechytrzyć, albo przekupić. Nam udało się go przechytrzyć, ponieważ od razu pojechaliśmy od drugiej strony. Rowery zostawiamy w bezpiecznym miejscu i zaczynamy zwiedzanie pieszo. A to miejsce było niegdyś areną do różnych pokazów, spektakli. Tam na wodzie widać jakby jakiś układ rurek, który mógł służyć za pokazy fontan. Park został opuszczony z dnia na dzień, dlatego w środku znaleźć można wiele pozostawionych dekoracji i elementów wystroju. Większość parku została jednak przez lata zdewastowana. Trochę mały. No, znaleźliśmy taki samochodzik śmieszny. I na dole jest napisane, że jest to rzeźba z 2006 roku. Więc mamy dowód na to, że do 2006 to musiało działać. Wchodzimy do najbardziej charakterystycznego miejsca w całym parku, czyli takiego wielkiego smoka, który jest wybudowany z betonu na środku jeziora. Przechodzi się pod łapą, z łapy jest brama, zaraz zobaczycie. Znajdujemy się w paszczy smoka na samej górze. Widok całkiem niezły. Nie zapiera tchu w piersiach. Idziemy przez to miejsce, ten smok. To było wielkie akwarium, okazuje się. Sorry za brak oświetlenia. Wow, tutaj jest taki tunel typowy, że po prostu... Tak, jak się przechodzi w jakimś oceanarium pod jakimś akwarium w tunelu, to miejsce. Wszystkie szyby oczywiście zbite. A chodź zobaczyć ośmiornicę, jest świetna. Super. Mhm. Po wyjściu z wnętrza smoka udajemy się do drugiej najbardziej znanej atrakcji, ślizgawek. You want me to push you? Yeah, that'd be great. Jesteśmy w zjeżdżalni. Oczywiście bez wody. Czekajcie na mnie! Okej. Okay. Trzeba uważać na głowę. I tak to zbliżamy się do wejścia. Trzeba uważać przy wodzie. Teraz powiemy dlaczego. Ale jaja. Co powiesz? Ja się zmęczyłam, ale było super. Ekstra. Śmieszne. A tam wygląda jak rakin. Podczas zwiedzania parku należy zachować ostrożność, ponieważ jeszcze kilka lat temu w tych stojących wodach były jeszcze niedawno krokodyle.
podobno są odłowione, podobno jakaś organizacja się nimi zajęła i już tutaj ich nie ma, ale wiecie, mogli przeoczyć jednego czy dwa, więc trzeba mieć oczy otwarte. Kończymy zwiedzanie parku, wyjeżdżamy właśnie przez główną bramę, czyli z drugiej strony, gdzie niż wjechaliśmy. Mi najbardziej podobały się ślizgawki, super przeżycie, bardzo się cieszę, że wyszliśmy do środka. A teraz z Hue ruszamy dalej na północ do Ninbin. Jesteśmy w miejscowości jeszcze bardziej na północ, Ninbin, znowu coraz zimniejszym, jak widzicie kolejne warstwy przybywają, ale słoneczko nam wychodzi, więc trochę rozgrzewa. I dzisiaj będziemy zwiedzać największą pagodę w całym Wietnamie. Pagoda nazywa się... Bai Din. Otóż to, za mną już widać najwyższy budynek. Na szczęście w środku działa winda, którą szybko można dostać się na szczyt. Jedziemy na 12 piętro. Uwaga, 10. Piękna muzyka 11, windowa. Pomaga odliczyć. 12. Jesteśmy. Jesteśmy u góry, ale tu nie ma widoku, tylko jest stupa, złota stupa. Lotus. Lotus. A to nie jest szczyt stupy? Tamto co nie. Na samej górze znajdują się liczne wizerunki Buddy. Taras widokowy wybudowano piętro niżej. Jesteśmy na tarasie. Widok przepiękny. Widać cały kompleks, tam jakiś Budda nawet siedzi. Nad okolicą cały czas wisi delikatna mgiełka, ale widoki i tak robią wrażenie. Z powrotem na poziomie gruntu. Idziemy ścieżką wzdłuż muru. Tak patrzę na dół, ale pod nogi po schodach idziemy. W tym murze zwykle świątynie otoczone są murem, przy którym siedzi Budda, a tutaj są aż trzy poziomy. I najwyższy numerek na razie tu widzę 3953. Gdzieś czytałem, że jest tu ich dość sporo, ponad 5000, także 5000 takich figurek. Podejrzewam, że każda z nich podarowana przez kogoś, bo każda jest podpisana imieniem, nazwiskiem albo adresem. Jakoś jest podpisana w każdym razie. No, także idziemy, zwiedzamy ten kompleks. Dość ciekawe, tylko nowoczesny kompleks, jeszcze trwa w części jego budowa. Także za kilka lat będzie można pewnie przyjechać i zobaczyć już w całej okazałości. I tak jak powiedziałam na początku, to jest największa pagoda w całym Wietnamie, czyli pagoda, czyli cały teren świątyń. Aby zobaczyć bogactwo i rozmach dekoracji, warto zajrzeć do wnętrza świątyń. Na tym kończymy ten dzień, który można podsumować w czterech słowach. No ja jestem zachwycona. Malutka miejscowość, właściwie wioska Tam Kok, gdzie rozpoczynają się rejsy małymi wiosłowymi łódeczkami po rzece Kok. Otrefa zwana jest Halong Bay na ziemi i taki właśnie rejsik zaraz odbędziemy. Będzie dzisiaj bardzo malowniczo. Odbiliśmy od brzegu, jak widać tam nasza pani przemiła wiosłuje. Teraz właśnie biznesy załatwia. Jedno co od razu już możemy powiedzieć to tak, że wczoraj pogoda była dużo gorsza, dzisiaj wyszło słoneczko, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego tytułu. Jest cieplej, mniejsze przejrzyste powietrze, bardzo ładne widoczki już widać. Do tego woda jest krystalicznie czysta, widać na dnie glony i rybki, błyskają przepiękne. No i co? Przez to, że jesteśmy poza sezonem, głównie ryżowym chyba, jeśli jest sezon na ryż, to są najładniejsze widoki. Przez to troszkę mniejszy tłum na rzece. Tu widzicie, akurat mija nas jedna łódka, druga, ale nie ma ich tak wiele, jak na niektórych zdjęciach się widzi. Płyniemy i już zaczyna się robić ładnie. Jak widzicie za mną, pani ma swój patent na wiosłowanie, ale wszyscy wiosłują w taki sposób. Po prostu, żeby się nie męczyć łatwiej nogami, bo nogi silniejsze z reguły niż ręce, a jak cały dzień kilkakrotnie musi odbywać tę pracę, no to wiadomo, może się zmęczyć. Będziemy wpływać do jaskini. Ja się trochę boję. Marysz się boi.
Tak nisko, że prawie dotykam ręką. Z takich małych ciekawostek, jakich ostatnio się dowiedzieliśmy, to właśnie w tym miejscu była kręcona najnowsza część King Konga. I w sumie no, scenerie takie, że może to się zgadzać. Chyba jedyne zwierzęta, które się tu mogły przedostać, to kozy. Wokół trwa sadzenie ryżu. To długotrwały i żmudny proces, ponieważ odbywa się ręcznie. My zbliżamy się do drugiej z trzech jaskiń, bo tam Kok znaczy trzy jaskinie. Stąd nazwa tej rzeki. Nasza pani wiosłująca załatwia tu jakieś swoje sprawunki, porachunki z panią, która pracowała na polu. Co ona tam robi? No nieważne, coś robi. I małe sprostowanie na temat przejrzystości rzeki, czy wody, która na początku była faktycznie krystalicznie czysta, ale jej czystość skończyła się w momencie, kiedy zaczęły się pola ryżowe i od tego momentu płynie taki muł, jednak ten żyzny muł. I małe sprostowanie a propos słońca, nie ma słońca, jest zimno. Zaszło słońce jeszcze przy okazji, także warunki zmieniły się w przeciągu pół godziny. W karty ciupią. Karaoke w tym. Karty, karaoke, to jest życie. No, tymczasem trzeba uważać na głowę, bo trzecia jaskinia. Tam zawracamy i rozpoczyna się powrót, więc czas na krótkie podsumowanie. W sezonie ryżowym to pewnie z 9 na 10. No, jeszcze jakby było teraz słońce, to by inaczej te skały wyglądały. Tak, jak to wszystko kwitnie, to musi być pięknie, jak to rośnie. No ale w lutym można sobie odpuścić, tak myślę. Kwietnia zaczyna się taki już sezon, że widać te zieleń elegancką i tak dalej. Wtedy polecamy chyba jak najbardziej. Tak. Chociaż trzeba przyznać, że nawet mimo chłodu i tak było warto. Pojechaliśmy zobaczyć jeszcze na drugą rzekę. Drang An, o właśnie. Zobaczyć tutaj przystań. Tutaj jest więcej łódeczek i takiej zatoczce fajnej. Ale już na pewno się nie zdecydujemy na przepłynięcie, ponieważ jest za zimno po prostu. I mi stopy odmarzają. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo braku słońca i braku zielonych pól podobał Wam się odcinek. Zapraszamy do subskrypcji, ponieważ jedziemy do następnych pięknych, przepięknych miejsc, na przykład Zatoka Halong Bay. Do zobaczenia znowu!